Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Dzień dobry. Co tam się dzieje? Pytanko takie się nasuwa. Jak wyluzowany podejść do imprezy rangi mistrzowskiej? Piotra Żyłę zapytam. No normalnie. No tak do zawodu w każdych innych. Tylko bardziej na lajcie, no bo mniej skakania jest. No właśnie, mówi się, że tutaj napięty program, dużo tych dni, ale jest czas na odpoczynek, jest czas na regenerację na pewno. No jak po dwa razy skaczemy, no to tak. Fajnie, no pogoda też fajna na narty akurat, nie? Bo słoneczko, narty, resztę tak, jeszcze ten, wieczorem grill. No, taka się planica nam zrobiła w Oberdorfie, no. Ale takiej imprezy jak w soboty w planicy to nie będzie chyba. Nie? Nie wiem, pytam. O, nie wiem, może będzie. Na zadowalającym poziomie te skoki, te pierwsze próby tutaj na zapoznanie? Okej, tak. Można powiedzieć, że w porządku. Zawsze można troszkę lepiej, no ale w drugą stronę też to niestety działa, także no swoje trzeba robić i no i walczyć jutro, nie jutro, bo to jutro jeszcze nie. Kamil powiedział nam, że on tutaj w każdym skoku musi pracować nad pozycją, milimetr w tę albo w tamtą stronę. Jakim ty jesteś zawodnikiem? To jest tak, że po każdej próbie analiza centymetr w tą czy tamtą? Czy u ciebie to się odbywa tak, że jak to wyjdzie na danego dnia, tak to będzie? Ja ogólnie myślę, co będę zaraz robił, czyli za chwilę jestem głodny już, zaraz pewnie pójdę, która jest godzina w ogóle? 4:15. To jeszcze trzeba coś ich robić, no nie wiem, to pójdę sobie może pobiegać. Jeszcze energii zostało, znaczy sporo, po dwie serie to za mało. Ale dziś jest wtorek, nie, dziś jest środa. No, jak przy środzie, no to tak i tak się nie skacze, to przy weekendzie zazwyczaj skaczemy, także... Także to i tak fajnie, że wszyscy możemy poskakać, że ten... Pan mi spytał o tą analizę po skokach, czy tutaj masz coś jeszcze, nad czym pracujesz ze swojej techniki, czy mistrzostwa to już nie czas na takie rzeczy? Znaczy nie ma to analizować, no bo to co ja na wymyślę, więc nic innego się nie da wymyślić, no. Trzeba iść, zapiąć narty, siąść na belkę, dojechać do progu, odbić się, lecieć jak najdalej i wylądować ładnie telemarkiem. No. Pytanie jeszcze, tylko serio powiedz. Ty jesteś takim zawodnikiem, który się nastawia na medale, myśli o tym, czy tak jak Adam Małysz zawsze mówił, że tylko te skoki równe, jakie ty masz podejście? Znaczy, miałem tak, no zawsze się nastawiałem na medale, no ale nigdy medale indywidualne. Tak, no bo wtedy się nastawiłem na robotę. No, także lepiej się nastawić na robotę i wtedy jest jakaś szansa na medale. A jak się człowiek nastawi na medale, no to tak później bidnie te medale przychodzą. Także swoją robotę trzeba zrobić, no i resztę co? No, medal na szyję i do domu. Na kwarantannę i piwo otworzyć, frugo otworzyć. Dobra, to powiedz Piotrek jeszcze, jak tutaj warunki mieszkaniowe, czy mieszka wam się dobrze, czy karmią was dobrze, czy jak to wygląda? O, super, no mamy fajnie, mieszkamy tu tak w takim hotelu ze sami. Mamy tam, dobre jedzenie mamy, bo dziś była taka, zupka tajska taka była na obiad, taka z krewetką, z grzybkiem. I w sumie dobre, bardzo dobre jedzenie, tutaj taka ten, no i tak siedzimy, w zasadzie jeden hotel jest, no, resztę góry dookoła, salkę mamy taką malutką, też tam mamy tam niby trenować, no ale to tam jak będzie w planie, to będziemy trenować, na razie my mieli skakali my, no to nie było czasu. Z wychodzeniem poza ten hotel, wolno wam, czy musicie się jakoś pilnować tylko na trening i na zawody? No wolno, no ale gdzie pójdziesz, do lasu?